W dzisiejszym odcinku naszego vloga ja i Jarek pokażemy wam, jak zbudować tak zwany górski szalet. Opowiedz, Jarek, co robisz? Najpierw stawiam fundamenty dookoła. Musi być odpowiedniej wielkości otwór. Czas był dopasowany do każdej osoby. Dla Polka, Marcina i dla mnie. Później trzeba to wyłożyć płaskimi kamieniami, żeby było wygodnie. Następnie zbudować kabinę. Zwróćcie uwagę na precyzję wykonania, to bardzo ważne. Żeby szalet nie rozleciał się w trakcie srania. Mam problem z budulcem, muszę znaleźć trochę lepszy. Tak będzie. Może później przekierujemy strumień, żeby była spłuczka. Wstępna próba. Jest wygodnie? Jest wygodnie. Wygodniej niż było bez obudowy. Nie no, mówię ci, że zajebista robota. Jest zajebiście wygodnie, ale tu nie. Tu trzeba poprawić, bo nie można się podeprzeć. Dobra.